pracuję już od 25 lat w Argentynie, w prowincji Misiones. Ta praca daje mi dużo satysfakcji z tego względu, że staram się wprowadzić w życie to, co wyczytałem w Piśmie Świętym. Jednym z takich cytatów, które mógłbym przytoczyć w tym momencie, to jest to powiedzenie Chrystusa: co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Przypominam sobie sprzed 2 lat historię na mojej parafii, gdzie obecnie pracuję, pod wezwaniem Matki Bożej z Luján w Garupa, spotykając się z grupą osób, wolontariuszy, którzy odwiedzają naszych chorych, staram się im powiedzieć, by szły do tych ludzi chorych z Pismem Świętym, z modlitwą. Podczas jednej z takich wizyt jedna pani przyszła do mnie, jedna wolontariuszka, i powiedziała mi, że jej sąsiadka, kobieta w wieku około 35 lat, leży w łóżku, nie chce wstawać, nie chce jeść, nie chce pić i chciała nawet popełnić samobójstwo. Po przyjściu do domu widziałem, że była taka rozkołatana, zdenerwowana, smutna i płakała. Ale jak mnie zobaczyła i jej powiedziałem, że to Chrystus chce do niej przyjść, więc uspokoiła się i uczestniczyła w tym naszym małym nabożeństwie w jej domu, w jej mieszkaniu. Zaproponowałem dla niej przyjęcie sakramentu chorych, wiedząc, że właśnie czuje się tak źle psychicznie i duchowo. Kiedy zakończyłem namaszczenie chorych i kiedy przyjęła Pana Jezusa, jej twarz się zmieniła. Poczuła się tak lekko, patrzyła na mnie i kiedy ją pozdrowiłem, że już czas na mnie i ją zostawiam z Chrystusem, ona spojrzała na mnie i powiedziała: tego właśnie potrzebowałam. Jezus przyszedł do mnie. To byłaby właśnie taka jedna z tych historii, która mnie wzruszyła i podbudowała, że rzeczywiście to, co Chrystus powiedział w Ewangelii: co zrobicie jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. To powoduje, że w moim sercu jest miejsce na radość, wielką radość, i czuję się potrzebny w tej misji dla Chrystusa.